dzisiaj na śniadanie? Talii. Talii? Mhm. Na które czekałam 45 minut. A ja mam, zamówiłem sobie zapiekane ziemniaki z serem. Chociaż inaczej sobie to wyobrażałem, bo myślałem, że dostanę tak jak po polsku, czyli taką zapiekankę ziemniaczaną. Czyli pokrojone ziemniaki, zapiekane z serem, a tutaj w takiej formie. No ale może będzie dobre. A jesteśmy tutaj w jednej z takich właśnie uliczek, w sumie niedaleko naszego hotelu. No ruch jest tutaj niestety spory, dosyć głośno, mimo że są wąskie uliczki. Moje dobre, ale strasznie pikantne. Pikantne? Mhm. A zjadę chapati. Później z tym. Nie polecamy tego miejsca. Nie przyjdziemy tutaj kolejny raz. Kasia tutaj do toalety poszła. Nie przyjdziemy tutaj kolejny raz, ponieważ no to jedzenie nie było warte. Kasi i Talii kosztowało 100. Mój ziemniak, moje 2 ziemniaki też kosztowały 100. No jedynie kawa była dobra. Kawa była naprawdę dobra. Ale jedzenie średnie, no i 40 minut czekania, masakra. A pan, poprosiliśmy o rachunek, nawet nie chciał mu się przynieść go, tylko czekał przy swoim biurku, żeby przyjść do niego po rachunek. A czy pan był cały czas zajęty rozmową przez telefon, takie ola... Wiecie co, dla mnie to jest po prostu dziwne, bo jest taka konkurencja, że się dziwię, że ktoś w ten sposób po prostu postępuje. Więc na kolację czy tam na obiad, nie w sumie to był obiad, na kolację pójdziemy gdzieś indziej. Zobacz, przetestować po prostu kolejne miejsce. Co wypatrzyłaś? Opaszki na wiosnę. O, fajne. A może mamie taką czerwoną kurtę kupię? Osiołki te są wykorzystywane do pracy fizycznej, na przykład tutaj przenoszą jakiś gruz. Woda tutaj nie jest aż tak bardzo brudna, jest no powiedzmy przejrzysta. Mniej więcej ma taki kolor, przejrzystość jak woda w mazurskich jeziorach. No, taka jest mniej więcej. A tutaj mamy w środku miasta stajnie, są tutaj koniki. A jak to mam dosyć ładnie, czysto. No powiedzmy jak na końskie warunki, ale one są czyste. Co chwilę wzdłuż muru są takie wyjścia nad jezioro, a tutaj są balaski. Tutaj się ludzie załatwiają. Jak ci się podoba? O kurcz, mało nie puściłem bełta, bo tam tak zaczęło śmierdzieć z tych gówien. A dosłownie obok... Obok jest szalet. Obok jest szalet. Ale po co? Lepiej się na schodach zesrać za przeproszeniem. Aha. Nie wiem, nie rozumiem po prostu tych ludzi coraz bardziej. Bo już oddaliliśmy się od tych takich miejsc mocno turystycznych, jesteśmy już troszeczkę poza. I tam, gdzie jest, są hotele, guesthouse, sklepiki, jest naprawdę pięknie, ale wystarczy kawałek odejść i zaczyna się ten brud bezmyślny. Po prostu są takie brudasy.
Co tu mamy? Ptaszki. Jakie? Papuszki faliste, widzę jedną nimfę i widzę jakiegoś gołębia mutanta. Nie znam się na gołębiach akurat. To jest jakaś dziwna sytuacja, ponieważ jest mnóstwo takich właśnie jeepów. Ludzie się nimi transportują, ludzie nimi jeżdżą. Więc to prawdopodobnie jest środek transportu do jakichś bardziej mniej dostępnych lokalizacji. Gdzieś na pustyni albo w góry. O, to jest jakieś całe zagłębie mechaników, same warsztaty mechaniczne. Poszliśmy sobie dzisiaj na wycieczkę dookoła jeziora. No, nie do całego, tylko taka mała część jeziora dookoła. Do końca jeziora, gdzie jest Tama. Bardzo ładne tutaj są tereny. Teraz przed chwilą szliśmy przez przez część ulicy, gdzie było dużo Pakistańczyków chyba, bo była flaga pakistańska. I tam nie nagrywałem, ponieważ czułem się nie za bardzo pewnie. Dziwna okolica tam była. Tak, pakistańska. A to jezioro w ogóle nazywa się Pichola Lake. Nie wiem, czy będzie słychać, ale pewnie coś słyszycie, właśnie takie brzdąkanie. No, dzisiaj jesteśmy drugi wieczór tutaj, ale z tego wynika, że codziennie w tej świątyni tutaj jest święcenie. Dwa razy dziennie, rano i wieczorem, więc sobie brzdąkają na jakichś dzwoneczkach, bębenkach, jakichś innych instrumentach. Codziennie o 7. Tak, o 7. 10 minut to trwało, więc myślę, że może jutro po prostu, jak już wiem o której porze, to po prostu zejdę tam na dół i to dla was też nagram. Bo jestem ciekaw właśnie, jak to wygląda tam na dole. No przestali, teraz coś, nie, jeszcze coś dzwonią. Tutaj u nas przed guest house'em zrobili jakieś światełka, rozświetlili. Nie, no nie było, na pewno tego nie było. Teraz na kolację, bardzo fajne miejsce. Jesteśmy teraz na mostku, idziemy dokładnie tutaj na kolację. Fajnie, będziemy dzisiaj jeść romantycznie. Kasia dzisiaj sobie zamówiła co? Hummus pita. Bo tutaj mają właśnie dziwne, znaczy no dziwne, to już niektóre już nie pierwszy raz spotykamy. Izraelskie menu, a co dziwne, to mają jeszcze menu koreańskie. Słuchajcie, całe jest koreańskie menu. Są bibimbapy, klejpota, nie wiem czy na nie widziałam klejpota chyba. Ale nie wiem właśnie, z czego to wynika, czy to jest tutaj to z koreańskich turystów, czy nie wiem, z tego wyszli. Mamy fajną, super miejscówkę tutaj. Zobaczcie, na samej tej krawędzi, przy samym jeziorze. Romantyczną. Bardzo fajnie jest tutaj. Za nami są inne stoliki, a nasz jedyny, nie, jeszcze drugi teraz przed chwilą rozstawili. Jesteśmy tutaj wysunięci naprzód, przy samym jeziorze, po prostu ekstra. Super miejsce. Ja mam dzisiaj makaron, kurczę, zapomniałem jak się nazywa, pizzarelli, coś takiego. Nie, pizzarelli.
Izraeli, coś takiego. Czyli to jest makaron z sosem pomidorowym, znaczy to jest wersja penne. W środku są też oliwki. Dosyć dobre. Jak się weźmie oliwkę, to ma bardzo wyraźny smak oliwki. Porcja może nie ogromna, ale całkiem konkretna. Za dwa dania lassi, dwa picia zapłaciliśmy w sumie 370 rupii, czyli to jest jakieś 22 zł chyba. Coś takiego. Więc no, nie ma tragedii. Przy koszu na śmieci, krowy wyjadają śmieci, a tam kolejna. Co? Co się stało? Jak mnie strzeliła pustakiem. Ale jaka ta jest wielka, gruba. No,